Siemanko, witajcie ludziska, z tej strony Dark, a dzisiaj jak obiecałem i zapowiadałem, zrecenzujemy sobie ten zestaw Lego Minecraft i będzie jeszcze niespodzianka, o której zaraz usłyszycie. Do zobaczenia na stole. Tak, jesteśmy już na stole i niespodzianka jest tu, tak? A tu jest zestaw, który dzisiaj sobie zrecenzujemy. To co, pokazać wam najpierw jeszcze niespodziankę? To jest drugi zestaw Lego Minecraft, tylko trochę przerobiony, podrobiony. Tak, jeszcze sobie to zbudujemy. LB Plus, My World, World, My World. No, te dwa zestawy, ale zaczniemy od tego najpierw. Tak, tak się prezentuje pudełeczko z wszystkich stron. Okidoki i otwieramy. Otwieramy bez żadnego pieprzenia się i cyskania albo pieszczoch z pudełkiem. I co my tu mamy w środku? Tak, jest jedna instrukcja, są luzem, są trzy płytki i jeden worek, dwa worki. Dobra, to co ja składam, widzimy się za chwilę w recenzji, a to na koniec. Tak. No i złożyłem i zajęło mi to, nie wiem, 5, może 6, 7 minut. Przyjemnie się to składało i w końcu mamy to, czego chcieliśmy, przynajmniej czego ja chciałem w zestawie Lego Minecraft. Piękny teren, tak. Fragment pięknego terenu i tyle o tym powiem. Jest jeszcze funkcja zabawowa, do której przejdziemy za chwilę, ale najpierw omówimy figurki, na przykład ta kaczuszka mi się nie podoba, ponieważ próbuję ją postawić i za żadne skarby zawsze się obali, nie? Więc dajemy ją tu na brzeg strumyka, tak. Jest mała świnka, malutka świnka. Jest oczywiście, czekajcie, jak on się nazywał? Mike? Mark? Nie wiem. Steve, tak. Jest Steve z mieczem i z takim czymś. Nie wiem, co to jest. Czy to jest latarka? Piszcie w komentarzach, tak. Co to jest? No i jest creeper, albo nie jakiś wybuchowy mob, nie? Jakiś mob wybuchowy, tak. I teraz wam pokażę tą funkcję zabawową. Jeszcze jest coś takiego, nie wiem co to jest, ul. Albo nie wiem co to jest, damy to tu, ok. I tak, postawimy sobie go tu. Tak, niech stoi, patrzcie to. Czy się uda? Co się udało? Wystrzeliło go w kosmos, nie? Dobra, to teraz sobie przejdziemy do tego zestawu. Kupiłem go u Chińczyka w sklepiku i za cenę tu macie i zaraz otwieramy. Tu są jeszcze części zapasowe z tamtego zestawu. O dziwo, nie ma żadnej folii, nic. Mogę sobie to tak otworzyć, mogę sobie w sklepie otworzyć pudełko, wyjąć klocki, schować do kabzy i wyjść, nie? Dobra, mamy jeden worek i nie ma instrukcji. Nie ma instrukcji. No to będzie kłopot. Nie będę robił żadnego zatrzymania ani speedbuildu. Po prostu sobie to otworzymy i spróbujemy poskładać. I ocenimy jakość kloca, nie? Klocka. Tak. W ogóle tu jest coś innego niż... Nie, to samo. Dobra. Oh no. Tego nie lubię, kurde. Muszę rączki mu wkładać. No już widzę, że to jest jakość plastiku, jest gorsza. Ale fajna taka podróbka. Nie jest zła, ma on rączki, ma rączki. Rączki jakoś wchodzą, ruszają się, nie ruszają się, tu chodzi prawie jak w Lego, ale jednak inaczej chodzi. Tak, jeszcze nóżki, nie, nóżki też. Muszę wkładać. Ale jakbym nie wiedział i bym widział tą figurkę, to nawet bym się chyba nie skapł, że to jest nie Lego. No może bym się skapł jednak. No może. Może bym się jednak skapł, że to nie jest Lego. Tak. No i postawimy go obok Steve'a. I co? I składamy tego dziwaka, nie? Tego tu dziwaka składamy. Nie mów, nie, ja tego nie złożę. Nie ma instrukcji.
Nigdzie nie ma instrukcji, w środku też nie było instrukcji, jak ją mam go złożyć. Według obrazka będę go składał, tak. Będzie kłopot. Może pauzę zrobię, nie wiem. Tak, po pierwsze to ma być w ten sposób chyba. A nie jest zła taka jakość tego klocka, chociaż paluchy już widzicie bolą. Jestem z nadrukiem, jest. Tak, w ten sposób. To tak. Patrzcie, jednak coś mózgu mam, nie? Coś mi wychodzi jednak. Orzeszka jeszcze mi do końca nie wcięło, nie? Tak, i co dalej? Dalej to nie wiem. Dalej to nie mam pojęcia. Mamy te części. Na pewno tak, w ten sposób. I co dalej? Na pewno tak. Tak. No, ogarnąłem typa. Ale powiedzcie mi, o jest zapasowa rączka, no spoko. Powiedzcie mi jeszcze, co to kurwa jest, nie? Co to jest, wilk? Co to ma być? Może ktoś gra w Minecrafta i mi powie, co to jest, nie? No, za 9,50 nie ma tragedii, nie? Za 9,50. No to co, polecam ten zestaw Lego Minecraft. No to możecie jako ciekawostkę, jak znajdziecie gdzieś w Finiolu, sobie kupić. To polecam jak najbardziej. Jest zajebisty zestaw terenu. Jest kaczuszka, która niestety się obala, jak ją próbujemy postawić na płaskim. Tylko na studzie się nie obala. No. Jest oczywiście Steve. Jest mop jakiś. Fajny mop. Świnka jest. No i miecz, ratarka. No i polecam. Za ile? Za 45 zł bez grosza. W Empiku kupiłem. Może dostaniecie taniej na Allegro. Polecam. Dobra, to co? Kamerka na mnie? A jak? Podobało się? Standardowo łapeczka w górę. Komentarz, subskrypcja. Co tam chcecie? I hej, cześć. Na razie. Pa, pa.